Cześć, w dzisiejszym odcinku to jest LG Elfina. LG Elfina to jeden z najtańszych obecnie smartfonów koreańskiego producenta, ale designem próbuje nawiązać do stylistyki topowego LG G3. Znajdziecie tutaj dokładnie te same łukowate, wygięte krawędzie dolną i górną. Jest również zestaw klawiszy funkcyjnych z tyłu na klapce baterii, czyli klawisz głośności i klawisz włączania-wyłączania telefonu. Logo producenta znajduje się z kolei pod ekranem, a nie nad, jak w większości telefonów. Jak ta próba się udaje? Moim zdaniem zupełnie w porządku, natomiast mam jedno duże zastrzeżenie, to znaczy telefon jest dość gruby. Szczególnie kiedy położy się go na stole, na przykład obok iPhone'a Cube, który kosztuje mniej więcej tyle samo pieniędzy, no to okaże się, że przepaść jest rzeczywiście ogromna. Telefon jest grubaskiem. Jest również dość szeroki, ale to akurat może być na plus dla osób, które wpisują tekst na klawiaturze, które lubią SMS-ować, bo również klawiatura jest dość szeroka. Jeżeli z kolei chodzi o inne cechy, to one już się bronią. Telefon jest wykonany z dobrego plastiku, taki, który ma specjalną teksturę, która ma maskować jakieś tam rysy i rzeczywiście zachowuje się zupełnie ok. Podoba mi się również to, że szkło na froncie jest hartowane i podczas testów nie zebrało żadnych rys, aczkolwiek nie wiadomo, jaki jest producenta. Podoba mi się również to, że telefon można swobodnie sobie rozebrać, można wymienić baterię, można dołożyć pamięci, telefon pracuje również na kartach microSIM. Natomiast pamiętajcie również, że ocena designu należy do Was. Ja nie znalazłem ani jednej osoby, która powiedziałaby mi, że mam ładnie wyglądający telefon, w związku z tym nazywam go takim brzydkim kaczątkiem. Telefon ma ekran w rozmiarze 4,5 cala i rozdzielczości 480x800. Nad i pod ekranem znajduje się dużo wolnego miejsca i tak naprawdę ten ekran mógł być znacznie większy, zmieściłby się do tej obudowy. Natomiast już producent zdecydował, że jednak jest to ekran mniejszy, trochę szkoda. Jeżeli z kolei chodzi o rozdzielczość, to ona jest tylko i wyłącznie akceptowalna. Pojedyncze piksele wyraźnie widać, kiedy przyjdziecie się z bliska samemu wyświetlaczowi, w związku z tym można mieć zastrzeżenia co do ostrości wyświetlanego obrazu. Natomiast jeżeli chodzi o parametry samego wyświetlacza, to on ma i słabe, i mocne cechy. To jest matryca wykonana w technologii IPS i te słabe cechy to z całą pewnością niski kontrast wynikający również z niskiej jasności, to jest dość ciemny ekran, niestety nie ma szans na dobrą czytelność w jasnym słońcu, a te pozytywne z kolei to niezłe odwzorowanie kolorów, zupełnie dobre i bardzo dobre kąty widzenia. W związku z tym, że są i pozytywy i negatywy, mógłbym ten ekran nazwać zupełnie znośnym, gdyby nie fakt, że w konkurencyjnej Motorola Moto G znajdziecie dużo, dużo lepszy ekran pod każdym względem, no i niestety ten w LG Elfina jest w związku z tym tylko do przyjęcia. Procesor urządzenia to 4-rdzeniowa jednostka Snapdragon 200, tak to ma zegarem 1,2 GHz. Na pokładzie jest 1 GB pamięci RAM, jest zupełnie rozsądny układ graficzny Adreno 302. Jeżeli z kolei chodzi o testy benchmarkowe, to telefon w testach łatwo pokonuje konkurencję w postaci np. Sony Xperia A1 albo Motorola Moto E. Jest tylko ciut wolniejsze niż sporo droższe Sony Xperia M2 albo np. LG G2 Mini. I w efekcie, w związku z tym należy pochwalić prędkość działania urządzenia. W codziennym użytkowaniu również włączanie różnorakich aplikacji, przełączanie się pomiędzy nimi, tempo pracy urządzenia jest zupełnie ok. Byłem również zadowolony z płynności, tylko zdarzają się tylko jakieś pojedyncze, niewielkie naprawdę przycięcia animacji. Generalnie wszystko działa naprawdę w dobrym stylu i należy odnotować na pewno na duży plus, że telefon ze średniej półki w takiej cenie może tak dobrze pracować. Telefon pracuje na Androidzie 4.4, w związku z tym, że jest to dość nowa konstrukcja, należy spodziewać się aktualizacji wersji 5.0, natomiast nie znalazłem też nigdzie oficjalnego potwierdzenia. Jest oczywiście autorski interfejs LG, tym razem w najnowszej wersji, on nazywa się Optimus. To jest taki interfejs, w którym znajdziecie maksymalnie 7 pulpitów, na których można rozmieszczać sobie dowolnie widgety. Jest wśród nich ładna, animowana pogodynka, która mnie przypadała do gustu. Podoba mi się również to, że pod ekranem znajdują się klawisze funkcyjne, one są wyświetlane w zasadzie na ekranie. Klawisze funkcyjne Androida, klawisz powrotu, domowy i klawisz wielozadaniowości. Da się zmieniać ich układ, to jest fajne, można dopasować je tak, żeby były w tym samym miejscu, w którym mieliście w poprzednim telefonie, żeby się nie mylić. Jest również możliwość zmiany efektu przejścia pomiędzy ekranami animacji, to również pozytywne. Podoba mi się również bardzo nowy efekt odblokowania ekranu, który nazywa się napój gazowany, wygląda mega, mega efektownie. Z całą pewnością interfejs LG należy pochwalić za to, że jest najbardziej edytowalnym interfejsem, jaki jest dostępny na rynku. Na pasku powiadomień znajdziecie z kolei skróty do ważnych funkcji urządzenia w postaci przycisków, można je wyedytować, tak żeby były tam te potrzebne Wam funkcje, z których często korzystacie. Jest również suwak jasności, jest również suwak głośności, jest również dostęp do aplikacji Q-Slide. Dzięki niemu możecie włączać sobie różne aplikacje w oknie pop-up, tak żeby używać dwóch naraz, na przykład kalkulatora jednocześnie z przeglądarką internetową. Natomiast wszystko to niestety jest upchane na ekranie, który ma słabą rozdzielczość, w związku z tym wszystko to wydaje się rzeczywiście takie ściśnięte, no i niestety brakuje wolnego miejsca po to, żeby można było nazwać całe rozwiązanie ergonomicznym, to z całą pewnością na minus. W związku z tym, że klawisz blokowania telefonu jest z tyłu na klapce baterii, można również telefon wybudzić podwójnym stuknięciem i w ten sposób go również wygasić.
To jest fajne, ja to zawsze lubię w telefonach. Wydaje mi się, że dużo, zaoszczędzę dużo czasu z szukaniem klawisza i podnoszeniem telefonu. Druga ważna rzecz to zmiany w menedżerze aplikacji, który wyświetla 4 maksymalnie programy na takich kartach. Można sobie te karty oczywiście przesuwać po to, żeby zamykać aplikację. Jest również przycisk do zamykania wszystkich naraz. Pochwalę również wygodny i przejrzysty menedżer plików. Odtwarzacz muzyki ma bardzo, bardzo prosty interfejs. Znajdziecie w nim tylko kilka praktycznych funkcji, na przykład możliwość wyszukiwania muzyki w folderach. Jest możliwość wynalezienia również okładki, natomiast trzeba ją sobie pobrać wcześniej do galerii po to, żeby później móc ją zmienić ręcznie. Telefon nie robi tego automatycznie. Niestety na pokładzie brakuje equalizera i to jest duży minus. Telefon gra z kolei, powiedzmy, ok, nie jest to zachwycające urządzenie muzyczne, natomiast nie ma też żadnego dramatu. Jeżeli chcielibyście móc słuchać muzyki z Elfino długo i tak, żeby była w dobrej jakości, to polecam zainstalować jakiś zewnętrzny player, taki, który ma możliwość sterowania jakością dźwięku, na przykład PowerAmp, i wtedy telefon zupełnie nieźle wypadnie w roli odtwarzacza muzyki. Natomiast jeśli chodzi o odtwarzanie filmów, nie ma żadnego szału, nie ma dedykowanej aplikacji odtwarzającej filmy. Znajdziecie po prostu zakładkę w galerii, która nazywa się wideo i tam są wgrane do urządzenia klipy. Telefon nie radzi sobie niestety z rozdzielczością Full HD, nie radzi sobie również z częścią kodeków i formatu, w związku z tym polecam doinstalować zewnętrzne aplikacje. Aparat fotograficzny w urządzeniu ma 8 megapikseli i pojedynczą diodę doświetlającą scenerię. Ona sobie radzi z doświetlaniem ciemniejszych pomieszczeń zupełnie w porządku. Jeżeli z kolei chodzi o interfejs, to on jest mega, mega prosty. Tak naprawdę da się w nim tylko i wyłącznie zmienić rozdzielczość, włączyć tryb panoramy, włączyć lampę błyskową albo ją wyłączyć. Można ustawić sobie autowyzwalacz albo ewentualnie uruchomić sterowanie głosowe migawką. Działa to w ten sposób, że powiecie po prostu LG na przykład i telefon zrobi w tym momencie zdjęcie. To jest przydatne, kiedy chcecie robić samopstryki. Jeżeli z kolei chodzi o jakość robionych zdjęć, to tutaj jest tak naprawdę najważniejsza cecha LG Elfino, ponieważ telefon robi naprawdę dobre zdjęcia. Rejestrowanych jest bardzo, bardzo dużo szczegółów. W tej klasie raczej to jest niespotykana cecha. Jest zupełnie dobry kontrast, dobrze wyglądają kolory. I w efekcie taki telefon mogę polecić osobom, które chciałyby zastąpić nim taki kompaktowy aparat fotograficzny. Oczywiście zdając sobie sprawę, że w ciemniejszych pomieszczeniach czy w ciemniejszych scenariach zdjęcia z telefonu niemal nigdy nie wychodzą dobrze. Jeżeli z kolei chodzi o nagrywanie wideo, to mimo że rejestrowane jest rzeczywiście sporo szczegółów, no to niestety filmy zawodzą rozdzielczością, rejestrowane są tylko do rozdzielczości 480x800 i to jest zdecydowanie za mało jak na końcówkę 2014 roku. Przeglądanie internetu w urządzeniu odbywa się w standardzie w dwóch przeglądarkach, internet i Chrome, możecie ich używać sobie zamiennie. Funkcjonalność tych dwóch przeglądarek jest bardzo dobra, telefon również szybko wczytuje strony, bo jest dość szybki, natomiast niestety jest duży problem znowu z rozdzielczością wyświetlacza. Gdyby była większa, to rzeczywiście dużo wygodniej było przeglądać strony. Tutaj, jeżeli chcecie odczytać jakieś małe czcionki, trzeba je sobie mocno przybliżyć po to, żeby stały się czytelne i niestety trzeba się czasem namachać, przesuwając w lewo i w prawo po ekranie po to, żeby przeczytać cały tekst. To niestety na minus, natomiast z całą pewnością, jeżeli chodzi o czas trzymania baterii, to telefon nie rozczarowuje, ale również nie zaskakuje pozytywnie. 2 dni to jest taki średni czas, który możecie osiągnąć używając telefonu w trybie mieszanym. No i to jest dokładnie to samo, co oferuje konkurencja. Podsumowując, LG Elfino to taki telefon, który w specyfikacji ma kilka cech, które rzucają się od razu w oczy i taką cechą z całą pewnością będzie 4-rdzeniowy procesor czy 8-megapikselowy aparat fotograficzny. I na szczęście te dwie najważniejsze cechy urządzenia nie rozczarowują, to znaczy procesor jest zupełnie dobry i telefon dzięki temu działa szybko. Aparat fotograficzny z kolei zaskakuje pozytywnie jak na klasę urządzenia. Natomiast są rzeczy, do których można się również przyczepić. To jest na przykład ciemny ekran o niespecjalnie dobrej rozdzielczości. To jest w zasadzie największa wada samego urządzenia. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, ile urządzenie kosztuje, no to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jakieś kompromisy są konieczne. Jeżeli chcecie kupić LG Elfino i znacie jego niedostatki, to ja uważam, że cena samego urządzenia się zgadza i w efekcie mogę taki zakup polecić. Najpewniej zauważyliście, że ten odcinek jest trochę bardziej fioletowy niż wszystkie inne poprzednie i bierze się to z faktu, że od dziś Mobzilla jest wspierana przez fioletowego operatora, czyli przez sieć Play. Część z Was w komentarzach zwracała uwagę, że niektóre telefony pojawiają się z dużym opóźnieniem od momentu premiery w testach. Część z Was również dopominała się o konkursy, no i zapowiadam, że w związku z tym, że taka współpraca się zaczyna, mogą być duże zmiany na plus w tym temacie, w związku z tym trzymajcie kciuki i trzymajcie również rękę na pulsie. Natomiast oczywiście sam program się nie zmienia. Nadal będę się wyzłaszczał z całą mocą, z pełną mocą na telefony, które są badziewne. Dalej będę oczywiście zwracał uwagę na te, które są naprawdę dobre i będę je chwalił. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tego, co warto kupić albo czego nie kupować, to ja Wam oczywiście chętnie na nie odpowiem i oczywiście jak zawsze szczerze. W związku z tym, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co się zmienia albo jakie będą te zmiany, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś zdanie na temat LG Elfino, to również zachęcam Was do komentowania. A jeżeli mielibyście ochotę, to kliknijcie subskrybuj pod tym filmem, ja będę wdzięczny. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnego fioletowego odcinka Mobzilli. Trzymajcie się, cześć!